Cześć, zapraszam Cię bardzo serdecznie na kolejne nasze spotkanie. Tym razem zajmiemy się pochodnymi wyższych rzędów, a więc pochodną drugiego rzędu i pochodną trzeciego rzędu, ponieważ pochodne czwartego, piątego rzędu już w zastosowaniach w matematyce są rzadziej spotykane, dlatego skupimy swoją uwagę na pochodnej drugiego rzędu i trzeciego. Zapraszam do rozwiązywania razem ze mną przykładów. Pozwolę sobie na słowo wstępne. Otóż, załóżmy, że mamy tutaj funkcję jakąś f od x i ja mam policzyć pochodną drugiego rzędu tej funkcji. Żeby policzyć pochodną drugiego rzędu, czyli tak zwaną pochodną bis, najpierw muszę policzyć pierwszą pochodną. Czyli pierwszą pochodną już znamy, oznaczamy jako f' od x. Ja tą pierwszą pochodną wyliczam na bazie tego, co już nauczyliśmy się, natomiast po tym, jak już wyliczę tą pierwszą pochodną, policzę drugą pochodną, czyli pochodną drugiego rzędu, tak zwaną pochodną bis, i będzie to pochodna z pochodnej. Czyli po prostu z tej naszej funkcji będę liczyła znowu pochodną i to jest pochodna drugiego rzędu. A jak będę chciała policzyć pochodną trzeciego rzędu, to będę miała tutaj pochodną z pochodnej drugiego rzędu i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Czyli wszystkie wzory, które już stosowaliśmy na pochodną, będziemy tutaj stosować tylko być może kilkukrotnie. I w przykładach, które przygotowałam na naszym spotkaniu, zobaczysz zastosowanie tego, co teraz powiedziałam. Najpierw mamy takie polecenie. Oblicz drugą pochodną następujących funkcji, oczywiście przy odpowiednich założeniach. Ja tych założeń za każdym razem nie będę pisała. Tutaj ćwiczymy w tym zadaniu nie pisanie założeń, tylko ćwiczymy, jak liczymy pochodne drugiego rzędu w tym akurat przykładzie. I mamy pierwszą funkcję f od x, to się równa x do potęgi piątej, dodać 3x do potęgi trzeciej, minus 2x plus 8. Żeby móc policzyć pochodną drugiego rzędu, to musimy najpierw policzyć pierwszą pochodną, prawda? Czyli tak zwaną pochodną pierwszego rzędu. A więc liczymy sobie f' od x. Jest to bardzo prosta funkcja, bo jest to wielomian, jak widzimy. Czyli standardowymi wzorami będziemy sobie tym takim podstawowym wzorem na liczenie pochodnych sobie będziemy radzić. Czyli tak, piątka ląduje do przodu, czyli mamy 5x. Obniżamy o 1 potęgę do potęgi czwartej. Dodać. Trójeczka ląduje tu do przodu, czyli mamy 3 razy 3, to jest 9. X obniżamy potęgę do potęgi drugiej będziemy mieć. I tutaj pochodna z minus 2x to jest po prostu minus 2, a pochodna z ósemki to jest 0, więc nie piszemy. Mamy pierwszą pochodną. Teraz liczymy drugą pochodną, czyli tak zwaną pochodną z pochodnej. Czyli ja teraz patrzę sobie już w tym momencie na moją tą funkcję, bo pochodna to jest też funkcja, prawda, w tym wypadku, tylko stopnia czwartego teraz mamy. Liczę z tego pochodną, czyli czwórka do przodu ląduje z przodu, czyli mamy 4 razy 5, to 20x do potęgi trzeciej, potęga o... ma wykładnik o 1 mniejszy. Znowu dodać mamy teraz dwójeczka do przodu, czyli 2 razy 9 to 18x, prawda? No bo do pierwszej jest w domyśle tutaj, więc tej jedynki nie muszę pisać. No i pochodna oczywiście z minus dwójki to 0, czyli pisała nie będę. Wyznaczyliśmy sobie bardzo szybko, przyjemnie drugą pochodną tej naszej funkcji f od x. Funkcja numer 2, f od x równa się logarytm naturalny z 1 plus x kwadrat. No i też mamy policzyć drugą pochodną. Oczywiście będziemy najpierw liczyć pierwszą pochodną, a więc pierwsza pochodna z tej funkcji to się równa. Jak widzimy, jest to funkcja złożona, tak? Drugi przykład, ale już mamy do czynienia z funkcją złożoną. Otóż dlaczego? Dlatego, że jest logarytm. My znamy wzór na logarytm z x, ale my mamy tutaj logarytm z czegoś innego. Czyli tą funkcję nazywamy sobie g od x i mamy na myśli, że mamy funkcję logarytm z naszego z. To jest ta funkcja zewnętrzna i pochodną z logarytmu z oczywiście jest 1 nad z. Będziemy to liczyć wzorem na pochodną funkcji złożonej. Jaki to był wzór? Przypominam, pochodna funkcji zewnętrznej, czyli na zewnątrz mamy ten logarytm, czyli pochodna z logarytmu to jest 1 nad z, a u nas naszym z to jest 1 plus x kwadrat razy pochodna funkcji wewnętrznej.
Czyli naszą funkcją wewnętrzną jest to g od x, pochodna z jedynki to 0, pochodna z x kwadratu to 2x. Oczywiście da się coś dalej zrobić, doprowadzamy wierzch do najprostszej postaci. Nie będą to jakieś bardzo skomplikowane funkcje, bo by się bardzo, 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 bardzo długo liczyły te pochodne. No ale jednak mają nas czegoś nauczyć te przykłady. Tak zapiszemy. No i teraz popatrz, teraz będziemy liczyć drugą pochodną. I teraz tak się składa, że ja już tutaj nie mam funkcji złożonej. Ja tu mam funkcję normalną, która składa się tylko z ilorazu dwóch funkcji. Czyli będę stosowała, żeby policzyć pochodną z tutaj, z tej mojej pochodnej, czyli tak jakby drugą pochodną, będę musiała użyć wzoru na pochodną ilorazu. Czyli lecimy, jak to szło. Pochodna z góry, bo tak mi najwygodniej się mówi, pochodna z góry, czyli pochodna z 2x, to jest 2, razy dół, czyli 1 plus x kwadrat. Odjąć, teraz góra, czyli 2x, razy pochodna z dołu. A pochodna z 1 plus x kwadrat, no to z jedynki jest 0, a z x kwadrat to 2x. I to wszystko podzielone przez 1 plus x kwadrat i to do kwadratu. To się równa, wymnażamy, czyli będziemy mieć 2, dodać 2x kwadrat minus, tu jak pomnożymy 4x kwadrat, podzielone przez 1 plus x kwadrat do kwadratu. To się równa, no coś tam sobie redukujemy, co się da. 2 przepisujemy, 2x kwadrat minus 4x kwadrat, to mamy minus 2x kwadrat podzielone przez, i tu w zasadzie możemy zastosować wzór skróconego mnożenia. Nie musimy. 1 dodać podwojony iloczyn pierwszego razy drugi, czyli 2 razy 1 to 2 razy x kwadrat, 2x kwadrat i dodać ten drugi wyraz do kwadratu, czyli x do potęgi czwartej. Oczywiście tak możemy zostawić, a możemy zwinąć to po prostu w kwadrat takiej sumy, też będzie dobrze. Policzyliśmy sobie drugą pochodną tej naszej funkcji. Ten przykład już był trudniejszy, bo była funkcja złożona. Ale do policzenia pierwszej pochodnej, popatrz, użyliśmy wzoru na pochodną funkcji złożonej, ale żeby policzyć drugą pochodną, już nie mamy funkcji złożonej. Mamy zwyczajny iloraz, czyli korzystamy ze wzoru na pochodną ilorazu. No, żeby takie przykłady już rozwiązywać, musisz mieć całą bazę wiedzy właśnie dotyczącej liczenia pochodnych. Mam nadzieję, że te przykłady spokojnie wystarczą Ci do tego, żebyś sobie poradził z obliczaniem pochodnych wyższych rzędów. Jeżeli tych przykładów jest dla Ciebie stanowczo za mało, zapraszam Cię na moją stronę www.aikamat.pl, gdzie znajdziesz dostęp do mojego kursu online, w którym to właśnie mamy więcej przykładów, trudniejsze być może przykłady, inne przykłady na to, jak sobie liczyć, jak sobie radzić właśnie z pochodnymi wyższych rzędów. Mam nadzieję, że będzie dla Ciebie to przydatne w nauce matematyki, a więc zapraszam.